Andrzej, przede wszystkim gratulujemy zwycięstwa. Przed walką eksperci przewidywali, że jeżeli walka zakończy się przed czasem, no to raczej Marcin będzie zwycięzcą. Tymczasem okazało się, że walka zakończyła się przed czasem, a zwycięzcą jesteś ty. Jesteś zaskoczony, że tak to się potoczyło? Nie, to jest boks. To jest waga ciężka. Przez ostatnie 2-3 lata w większości co robiłem, bo miałem wypadek samochodowy, rehabilitację, ale w większości co robiłem to siłownie, czyli wzmacnianie się. Gdzieś na moje ciosy już ważą dużo, dużo więcej niż 2 lata temu czy 3 lata temu i wiedziałem, że jak już dochodzi celny cios, no to w większości na wadze ciężkiej poza nie wiem, tymi silnymi, co stoją, przyjmują wszystko, no to większość ludzi przyjmuje silny cios i się gdzieś tam wyłoży się. Marcin, jak wiadomo, jest twoim przyjacielem. Trudno było ci się mentalnie nastawić na walkę z nim. Powiedz w takim razie, no w ringu wyglądało to tak, że nie miałeś dla niego litości. Nie, no to jest tak, no, to jest sport, tak? Ja podszedłem do tego na 100%, Marcin też, co było po prostu w walce po prostu widać, dochodził, chciał zadać mi silny cios, chciał mnie znokautować, wyszedł mi cios, ja Marcina znokautowałem, wygrałem. Przed walką zapowiadałeś, że po zakończeniu gali pójdziecie na piwo, idziecie na to piwo? Oczywiście, że tak, teraz idziemy się wykąpać, jeszcze na salę trzeba dopingować i mam nadzieję, że Marcin z ekipą dadzą się zaprosić, no i dołączą do mnie, bo ja na pewno idę. A nie sądzisz, że tym zwycięstwem zamknąłeś Marcinowi drogę do wielkich pojedynków? Nie wiem, powiem tak, no gdzieś Marcinowi po prostu na pewno będzie ciężej, ma już 39 lat, ostatnia walka przegrana, dzisiejsza też, nie wiem, mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że jeszcze gdzieś nie mówię w Polsce, w Niemczech, w Anglii dostanie szansę, pojedzie, wygra. Tego mu życzę. Ostatnia walka z jakimkolwiek kolegą, czy wcale nie? Znaczy, na dzień dzisiejszy tak, na dzień dzisiejszy mam dość. Pamiętając o twoim wypadku i tym, że już nie biegasz tak jak dawniej, to dosyć sprawnie się na tych nogach cię poruszałeś. No powiem ci, dziwne to jest. Aż kurde jestem w szoku. Powiem ci, no gdzieś, no wiesz, jeżeli w przygotowaniach gdzieś jestem na sali sparingi, to w poruszaniu tak szybkim, jak było dzisiaj, no nie zawsze po prostu mi to gdzieś wychodziło. No dzisiaj gdzieś się wychodziło. Może przez to, że byłem zestresowany, kurde, szybko gdzieś tam wiałem i tyle. Jakie to uczucie w domu walczyć? Bo to pewnie od rodzinnego. Super. Domu jest 10 niesamowite. Mam nadzieję, że większość walk będę mógł toczyć w Krakowie.